O, witam serdecznie, słuchajcie. Jak już zapowiadałem w tamtej części, chciałbym, że tak powiem, zobaczyć, na czym to jest zrobione, jak to programować, czy to się da, możliwość zmiany, czegokolwiek. Już jak widać, tutaj kiedyś były ulepszenia. Ta antenka normalnie to jest tylko taka krótka. Taka, zaraz wam pokażę, momencik, o. Ona tutaj nie ma tej anteny, tylko taki mały dzyndzelek, nie? Wyrzucona została ta antena i zrobiona antena całej fali na 70 cm, czyli 1/4 fali w tej chwili tutaj jest antena. No, jest to jakiś taki, widać, że to no, pręt, stalowy pręt się poprawił, dużo lepiej zasięg, no to jest normalne. Dobra, słuchajcie, przetestujemy na początku, jest tutaj włączone. Może takie na początek funkcje takiego małego walkie-talkie, nie? Bym tutaj zademonstrował. I teraz tak, kurczę, ale tutaj numer, tutaj mało widać przez te moje lampki. Czyli tak, włącznik, wyłącznik i możliwość tak, zmiany kanału w tej chwili. Tutaj jest przez to soczewkę coś tam widać. Nie wiem, czy tutaj jest to podświetlanie, czy już przestało działać to podświetlanie w nim. Zmiana kanału, nie? Teraz tak, naciskamy włącznik jeszcze raz. Możemy sobie zmienić height albo low, czyli mała moc, duża moc. Mała moc to jest normalny PMR, czyli 0,5 W max. Duża moc Albrecht, sama firma mówi. Firma to jest nie Albrecht, tylko nazwa radia Albrecht. Ma moc 1,5 W. Ale strasznie szybko baterię wcina. Czyli to nie jest taki zwykły PMR. Zobaczcie, to jest taki Easy, nie? Tak. Easy. PMR 446 radio. I co oni tutaj dalej jeszcze napisali? I napisali, że to jest Alan Electronics. Czyli to jest Albrecht Alana. Z firmy Alan. PMR-ka, która Tech Talk, tylko że nie Easy, a inny model, można programować, dopinając kabel pod wejście mikrofonowe. Tu akurat nie ma takiego wejścia, no i zobaczymy, na jakim to jest scalaczku. Może się uda coś z tego więcej wykorzystać niż tylko 8 kanałów PMR. Posiada skaner. Słuchajcie, wciskając i przytrzymując, lecę sobie 8 kanałów, skanowanie 8 kanałów. Tam widać przez tą soczewkę, tam jest bardzo mały wyświetlaczek w środku. I sobie leci 8 kanałów, nie? Przytrzymując nie ma. To jest takie wywołanie, czyli taki... O, się odezwało mi radio akurat. Odbiornik, który zaraz tutaj zademonstrujemy. SDR, który dzisiaj był naprawiany, słuchajcie. Do czego mi służą te dongle? Te dongle służą na przykład do strojenia, tak jak już żeście tam widzieli. Ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będziemy je sobie rozbierać i rzeźbić, co ono ma jeszcze. Tu ma jeszcze taką funkcję, słuchajcie, przerzucenia, odblokowanie squelcha. Blokady szumów. Jeśli słabo słyszymy, po trzecim razie. Czyli tak, pierwsza funkcja, zmiana kanałów, druga, duża lub mała moc, trzecia funkcja, odblokowanie squelcha. I to wszystko. Jeśli mamy w standardzie normalnie na pierwszej funkcji po włączeniu, dłużej przytrzymując oczywiście wyłączamy radio, dłużej przytrzymując włączamy radio. Wyłączamy i włączamy. I teraz tak. Słyszycie, patrzcie, już koniec, od jedynki, możemy zrobić głośniej lub ciszej, nie? No dobra, no i to teraz tak, to teraz mamy tak, to możemy głośniej, ciszej, wywołanie, skaner, odblokowanie szumów, przy okazji jednym przyciskiem i to by było wszystkie funkcje, które tu już jest, nie? Dobra, no to teraz tak, przejdźmy sobie do odbiornika SDR. Kanał pierwszy, słuchajcie, wciskamy kanał pierwszy i ja teraz wyciszam mikrofon, a odzywam się przez radio.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nawet jak głośno krzyknę, raz, dwa, trzy, cztery, jeden, dwa, trzy. Nawet jeśli głośno krzyknę, słuchajcie, to i tak te wiatr mnie przegania. Raz, jeden. Raz, jeden, dwa, jeden, dwa, trzy. O, teraz jak widzicie na tym, na szerokości, tu mamy dewiację w tej chwili 5 kHz. Jeden, dwa, trzy. A normalnie ono pracuje na 1,25, czyli o, w ten sposób. Zawęzimy, słuchajcie, zawęzimy sobie dewiację o połowę. Czyli teraz mamy, zobaczcie, o ile głośniej jest. No i teraz tak. Kanał pierwszy to jest. Dobrze, to był kanał pierwszy. Zaraz zobaczę, czy ja tutaj teraz sobie mikrofon zrobiłem głośniej. Zrobiłem głośniej mikrofon, ok. To był kanał pierwszy. I teraz sobie przełączmy na kanał drugi. Skok, oczywiście, skok tego radia. Słuchajcie, mamy kanał drugi. O, pojawił się obok. Dobrze widać, dobrze widać. Skok 12,5 kHz, słuchajcie, międzykanałowy. Tutaj sobie się dostrójmy, jak to się mówi. I zobaczcie, 22, tu było 10 wtedy, a teraz jest 22. Raz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2. Moment, znowu ściszę mikrofon. Teraz już macie mnie tylko na radio, nie? No, czyli chodzi, działa. Dobra. To by było na tyle z testów. Na razie pokazałem. O, właśnie, pokazałem. 12,5 kHz, dwa kanały. Rozbieramy. Sprawdzamy, na czym to jest. Nie może być to na niczym ciekawym, że tak powiem. Znaczy, to musi być na czymś ciekawym. O, tak lepiej będzie. Lepiej będzie, jak powiem, że to musi być na czymś ciekawym, ponieważ dwie sztuki na eBayu, tych walkie-talkie, to koszt 16 funtów. O kurczę, ile gumek tutaj mam. Muszę światełko sobie zapalić. I ciągnąć po kolei. Jezu, jaki czad. Patrzcie, jakie korki. Także to, jeśli koszt jest 16 za dwie, to wiecie, co wam powiem? 8 funtów. 8 razy nawet te 4,50. Nie no, 5, tak? Nawet razy 5. Mam 40 zł sztuka. Dobrze mówię? 8 razy 5, 40. Ale śrubków raz, 2, 3, 4, 5. Sporo. Jak na taką małą zabawkę, to jest, powiem tak, solidnie zrobione. Oczywiście, no, drażniąca plastikowa obudowa, no ale co zrobisz? No, rzadko które radio jest w całkowicie, nie no, jest całkowicie w metalowej obudowie, to leży nawet tutaj US Yazoo. Ja mówię Yazoo, czyli taki nasz Jezusek japoński, czy ten chiński. U pani, tu jest jedna śrubka trójkątna. Czyli tu mamy wszędzie krzyżaki, a jedną śrubkę zawalili trójkątną. Ale mamy na to sposób. Tylko gdzie ten mój sposób leży? O, tutaj mamy taki zwykły sposób. O. Wylatało.
O, tylko dwie. Patrzymy i zaraz będziemy wiedzieć, na czym to jest zrobione. Co to ma za procesor, słuchajcie? Jaki kod ma radiowy? O ile nie kłamie. Pośrednia 21,7, bo już widzę kwarce. A więc tak. Bierzemy sobie kamerkę. Musimy na coś się tutaj postawić. Oczywiście ten statyw gdzieś, kurczę, zblokowałem mały statywik, słuchajcie. Muszę wziąć duży statyw jak dalej. Pamiętam, ktoś mi podsunął, ktoś tu ostatnio mówił, że statyw od mikrofonu, że bo po raz pierwszy na YouTube ktoś użył statywu do mikrofonu i do kamery. Ja to robię odkąd zacząłem używać na moich filmach statywu. Słuchajcie, nie głupi pomysł. Mała kamerka jest zamontowana. Ok. Może coś będzie widać, jak tak położę. I jedziemy bez montażu. O, a co tu? O, panie. Już ja wiem, co jest. Muszę jeszcze raz je włączyć, bo coś z kablem USB. O Jezu. Okej. Ale też jest to samo. Być może, że SDR. Ja wyłączę HDSDR-a, ale to nie. Coś jest nie tak z przewodem. No to wam pokazałem zbliżenie. Zaraz, momencik. Przełączmy sobie pod inne USB. I jeszcze raz się zainstalujmy najwyżej. Wszystko live, wszystko bez montażu. Mhm. 450 jest druga pośrednia, pierwsza pośrednia jest 21,7. Spoko zrobione. Słuchajcie, bardzo spoko zrobione. Kwarc zegarowy, znaczy zegarowy, malutki kwarc do wyświetlacza, czyli do procesorka. Od drugiej strony bodajże jest procesor. Ciągnijmy gumkę. Wszystko na jednej płytce, ale upchali. Moduł radiowy. Moduł prawdopodobnie nadajnika. Wyświetlacza. Modulatora. Z tej strony to nic tutaj, tylko gumki, gumeczki i głośniczek przyklejony na gluta. Co my tu mamy? Mikrofonik z tej strony. Dobra, jeszcze raz spróbujemy zainstalować tę drugą kamerkę. Zaraz zobaczymy, czy się nie będzie chrzanić. Będzie się chrzanić. Co ty tak zakłóca ten kabel? Co się stało? Tak fajnie dzisiaj działała ta kamerka. No to... Ale nie, no coś tu jest nie... Nie wiem. Jeszcze raz przełączmy. Dobra, może coś tu będzie widać, ale... To są normalne jaja. Jeszcze spróbujemy domyślnie ustawić. Nie, to jest wina przewodu na 100%. No to sobie pooglądaliście zbliżenia. Przez moment jest ok. Nie, jest ok. Co jest grane? Co się stało z kablem?
Dobra, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik, jeszcze raz. Tutaj. Momencik. No nic. Nic nie chodzi. Czemu technicznie kończy? O, troszeczkę zdjąłem mu odświeżanie tej kamerce i zobaczcie, kabel zaczął wyrabiać. Ciekawe jak długo. Dobra, a więc jedziemy po kolei. Co my tu mamy? Co my tutaj mamy? Trochę światełka do... No, już się zaczyna. Co my tu mamy? Gdzieś tu siedzi procesor. 3, 1, 2... Mało widzę. No niestety, coś tutaj się chrzani ta kamera. Dobra. Będziemy to próbować oglądać. Co go zabolało, powiedzcie, nie wiem, co z tą kamerą jest. Wina przewodu, albo wina, nie wiem, tych gniazdek USB. No tam to trochę bardziej profesjonalna, bo ta kamerka to jest... No, sama nazwa mówi coś o sobie, ale dobra, oglądamy sobie przez lupę i będę wam opowiadał. Tutaj dopóki radiówki nie otworzysz, to się nie dowiesz, co tam siedzi, bo cały procesor jest za ekranem. Tu, w tym miejscu. Tu mamy przyciski góra-dół. Mikrofonik siedzi. Trzeba by było to otwierać. Słuchajcie, tu mamy moduł radiowy na 100%. I tu mamy filtry radiowe, bo tu już jest wyjście na antenę. Ale teraz tak, to jest prawdopodobnie kompresor do audio. Tu możemy sobie ustawić raz, dwa, trzy. 4, tu mamy kwarc, możemy przeciągnąć sobie syntezę. Nie będziemy tego robić, bo nie będziemy na razie rozwalać częstotliwości. Teraz tak, po kolei, jakie to są sensy? Tu jest prawdopodobnie procesor jakiś użyty. A tu jest pod wyświetlaczem, słuchajcie, procesor schowany, ale chytrze, bo jest kwarc. Kwarc, a od tej strony pod ekranem jest na 100% pod spodem leży procek i ekran. Wstawiony tak jak w miernikach na gumeczkę, taką tutaj z jednej strony, tutaj musi mieć gumeczkę. Oj, się nie dowiesz pan, dopóki nie ściągniesz ekranów, nie wyciągniesz wyświetlacza, to nic się nie dowiesz. Jedyne co, to jest chassis, symbol. To jest 13-B6FQ. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, zer i dwójka na końcu. 328H PCB. 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj mamy jakieś przejście do bodajże programatora. Aha, ha, ha, ha. Tu mamy piny 1, 2, 3, 4, 5. Słuchajcie, one do niczego innego nie służą, tylko do programowania tego ustrojstwa. Tu pod spodem, pod wyświetlaczem jest procek, ponieważ tutaj jest kwarc od tego procka. I trzeba będzie pewnie ten wyświetlacz podnieść, chociaż już tu widzę, że ktoś go lutował, bo takie cyny, taka cyna chyba z ołowiem. Nie matowa.
Ja kiedyś go ulepszałem, ale tylko o tą antenę. Nic poza tym tutaj w nim nie robiłem. I teraz tak. Pierwsza pośrednia, tak jak tutaj widzicie, tu może być tor nadawczy całkowicie. Tutaj może być tor odbiorczy. Pod tym ekranem. Tu jest pośrednia, 21,7. To jest pierwsza przemiana częstotliwości. 21,700. I to jest prawdopodobnie obsługiwane przez ten układ. Ten układ tu ma kwarc 21 MHz. Tak. I to może być jakiś procesor DSP. Czy jakoś tak, bo to musi być naprawdę krótko, drogo zrobione. To... Jeśli koszty 8 funtów, to nie można tutaj stawiać kompletnego radia w tym, tylko musi być tor nadawczy, tor odbiorczy, ale to i tak jest bardzo rozbudowana płytka. Jak za te pieniądze, to jest kurde kawał liczniaka. No dobra, YD WM2Y. Taki układ, nie wiem co to jest. Następnie jest YD 324, czyli to jest zwykły opamp 324. Cztery opampy w jednym scalaku. No to tak jak mówiłem, że to będzie kompresor, a tu będzie całe radio, przemiana na audio. 450 kHz jest drugi filtr. PTT, jeden switch malutki. Prawdopodobnie właśnie on przełącza. No tak, i on tutaj leci przez przelotkę na drugą stronę. No oczywiście do procka. Tu musi być siedzieć prockpod wyświetlaczem. Nie wiem, czy otwieramy to, czy po prostu się nie bawimy na razie. Odkładamy to na później. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, składam. Dzięki za obejrzenie. Przy okazji poczyścimy sobie te skórze, te gumeczki. Jakby nie było, słuchajcie. W razie K lub w razie W. Jak najbardziej się przyda. W następnych odcinkach będziemy grzebać to, co jest na tapecie. A na tapecie w następnym odcinku od razu zapowiadam, żeby tak sobie właśnie ostatnio wydumałem, jak już się zmieniła nazwa, że będziemy zapowiadać kolejne projekty. Co się wydarzy w następnym odcinku, będzie wiadomo w pierwszym... O Jezu, czemu to nie chce wejść tak jak chciałem? O, pięknie siedzi, ślicznie, teraz PTT, gumka. Kurczę, jak na taki tani sprzęt, to jest naprawdę solidnie wykonane. To jest kawał gumy, to nawet w telefonach tak nie robią. Tylko czemu ja tego na przykład nie mogę włożyć? W następnym odcinku generator. Generator serwisowy na lampie. Można rzec, że od 70 do 140 MHz. Tu jest wyjście na antenę. Tu jest lampka. To są wyjścia na zasilacz. Będziemy robić do tego zasilacz. Można sobie rzec, że to jest wejście modulacji. FM oczywiście. Nadajnik. Można z tego zrobić nadajnik. Tutaj antenę dopiąć. Mały lampowy modulator.
podłączymy sobie tu zasilania. Z tego co wiem, to zasilanie 130 V anodowe, o tu. A tu jest zasilanie 12 coś volta żarzenie. Kolejny projekt w następnym odcinku. Ale najpierw czekają prezenty do zrobienia, także... Sporo jeszcze czeka projektów przed nami. Nie będę zdradzał co w następnym, co jeszcze dalej, bo jeszcze w tej chwili to będą tak projekty. Będzie tam w następnym odcineczku, będzie ten nadajniczek. A ja skręcam PMR-kę. Pozdrawiam. Łapki do góry stawiajcie. Dzięki za obejrzenie kolejnego mego zrzędzenia, że tak powiem. No. I postaram się jakoś tutaj kamerę i drugą, no bo tam mi się chyba siadła już. Bye.